To ja witam na naszym kolejnym wykładzie. Miło mi, że możemy spotykać się po raz kolejny, miło mi, że widzę no, część tych samych twarzy, to znaczy, że nie zwątpiliście po, po pierwszym czy drugim wykładzie, zwłaszcza może po tym drugim, gdzie tak trochę z telewizora do was przemawiałem, ale już się usprawiedliwiłem. Trzy nasze wykłady, które do tej pory mieliśmy, to wykłady, w których widzieliśmy Mojżesza trochę z perspektywy takiego człowieka, którego dzisiaj nazwalibyśmy wielkim przywódcą. Widzieliśmy jak radzi sobie z problemami, jak radzi sobie <laughs> jak radzi sobie z wszystkimi przeciwnościami, które gdzieś po drodze go spotykają. Można powiedzieć, widzieliśmy też w jaki sposób kształtuje się jego charakter, jak z człowieka, który ucieka, staje się człowiekiem, który nie boi się stanąć przed Faraonem, jak człowiekiem, który nie boi się jakby zmierzyć z wszystkimi wyzwaniami, jakie będą stały na jego drodze. A przecież Mojżesz to nie tylko wielki przywódca, to nie tylko lider. To również ktoś, kogo nazywamy mężem bożym, to również ktoś, kogo nazywamy bohaterem wiary. I tak jak już zapowiedziałem to w ubiegłym tygodniu, chciałbym, żeby nasz dzisiejszy wykład był poświęcony Mojżeszowi, ale z tej perspektywy jego duchowość z tego, jak Mojżesz wzrasta w tej duchowości, jak ona się zmienia, jak ona się kształtuje. Można powiedzieć, dzisiaj nie będziemy się zajmować całą zewnętrzną otoczką, tym, czy Faraon się zgadzał, czy się nie zgadzał, ale tym, jak w tym wszystkim Mojżesz odnajdował się właśnie w swoim życiu duchowym. Będziemy, można powiedzieć, szli niemalże tą samą drogą, którą do tej pory już przeszliśmy, ale właśnie troszeczkę z tej innej perspektywy. A punktem wyjścia jest ponownie Mojżesz przy gorącym krzewie. To jest moment, na naszym pierwszym wykładzie mówiłem, który zmienia w życiu Mojżesza wszystko, to może za dużo powiedziane, nawet nie byłem w stanie powiedzieć o ile procent wtedy zmienia się perspektywa życia, w której przyjdzie mu teraz żyć. Ale przypomnę coś, co wtedy powiedziałem, a mianowicie, że. Kiedy spotykamy Mojżesza, to spotykamy człowieka, który w tym momencie, w którym go widzimy, jest szczery przed Bogiem. I to było to, myślę, co pamiętamy. Natomiast to, co chcę jeszcze podkreślić, zanim powiem jeszcze parę słów o szczerości, to jakby pokazanie, że życie Mojżesza nie jest życiem męża Bożego czy bohatera wiary od samego początku. My myśląc o tym, być może myślimy, że Mojżesz taki była, przecież. Widzimy, że on tak naprawdę przez ileś lat swojego życia niekoniecznie miał jakąś nie wielką relację z Bogiem, niekoniecznie jego życie było życiem niesamowicie głęboko duchowym, być może po prostu żył w sposób taki zwyczajny, normalny. Można powiedzieć, był człowiekiem religijnym na miarę potrzeb, być może niekoniecznie przejmując się tym, czy Bóg jest, czy go nie ma. Bo przecież takie pytania też gdzieś się znajdują. Wystarczy spojrzeć sobie też na historię jednego z patriarchów, kiedy widzimy Jakuba. No to pomimo tego, że urodził się w rodzinie, można powiedzieć, wielce religijnej, mającej niesamowite tradycje, takiej relacji z Bogiem, no to początek jego życia z Bogiem też był taki dość różny. Chciał swoje życie kształtować po swojemu i dopiero sen. Które śni mu się wtedy, kiedy musi uciekać, no, sprawia, że Jakub zmienia się. Tym, co zmienia Mojżesza, jest spotkanie przy gorącym krzewie. I to też jest, myślę, pewien taki punkt wyjścia dla wielu z nas. Dlatego, że kiedy śledzimy Mojżesza w jego historii, w jego zmaganiach, jego, e, można powiedzieć, tym wszystkim, co uczyniło go takim niesamowitym przywódcą, to niekoniecznie w tym się odnajdujemy. Bo tak sobie myślimy, no nie jestem Mojżeszem, nie mam takich wyzwań, niekoniecznie jestem tak w tym wszystkim poddany takiej presji czy przeciwnościom, z jakimi on się spotykał. A myślę, że z tej perspektywy duchowej zobaczymy, że Mojżesz jest też kimś, w kim możemy odnaleźć wiele elementów właśnie z naszego życia czy z naszej drogi duchowej. <laughs> Przepraszam, może to być też zachęcenie do tego, by Stawać się taki jak Mojżesz, właśnie z tej perspektywy. Bo tak jak powiedziałem w pierwszym wykładzie, na szczęście nie każdy z nas jest Mojżeszem wyzwanym do tak wielkich zadań, jak wyprowadzanie narodu izraelskiego, na szczęście nie każdy z nas jest jak Noe, który musi budować arkę, no i wiele, wiele innych, ale na szczęście jesteśmy tym, kim jesteśmy. I myślę, że to jest też nasze wyzwanie. Bóg wzywa nas, byśmy stali się sobą, a nie byśmy stali się kimś innym. To jest jeden z problemów, chyba takiego życia religijnego, że czasami za bardzo chcemy stać się kimś, niż być i realizować swoją drogę życia. I ta droga życia duchowego, Mojżesza, przypuszczalnie zaczyna się przy gorącym krzewie, i to jest ten pierwszy bardzo ważny element życia duchowego szczerość przed Bogiem. Ja wiem, że brzmi to troszeczkę jak elementarz, ale to też jest fajne, że mojżesz zaczyna od czegoś, co jest pewną taką podstawą szczerość przed Bogiem, nie zakłamywanie, nie pokazywanie siebie takim, jakim nie jestem, ale pokazanie takiego, jaki jestem z moimi obawami, z moimi niedoskonałościami, z moimi radościami, czy z moimi smutkami. I taki jest Mojżesz przy gorącym krzewie. Człowiek, który szczerze mówi o tym, że mu się nie chce, nawet kiedy Bóg go do czegoś posyła, że sobie nie poradzi, bo taka jest wtedy jego perspektywa. I to jest ten pierwszy, bardzo prosty punkt, kiedy mówimy o życiu duchowym Mojżesza. <laughs> Przepraszam, dzisiaj jakoś kaszel mnie męczy, to chyba y, wynik Spotkania z proboszczem tutejszej parafii. Kolejny punkt to rozdział piąty. To również fragment, z którym już się spotkaliśmy. Pamiętamy sytuację, kiedy Mojżesz staje po raz pierwszy przy, przed faraonem i okazuje się, że jest klapa. I wtedy Mojżesz modli się do Boga. Ja przypomnę te słowa. Wtedy Mojżesz zwrócił się ponownie do Pana, mówiąc: Panie. Dlaczego wyrządziłeś złotemu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim gorzej postępuje z tym ludem. Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. I to jest można powiedzieć taki drugi punkt, który jest punktem niemalże jak tabliczka mnożenia w szkole podstawowej. A mianowicie Mojżesz zwraca się do Boga, to znaczy powierza Bogu swoje. Troski. To, co wydarzyło się w tym przypadku, można powiedzieć, pewien ciężar, który naraz na niego spał, rozczarowanie, które go dotknęło, sprawia, że dzieli się tym z Bogiem. Można mówić, no, przecież to jest podstawowe. No, powinniśmy powierzać Bogu swoje drogi. Psalmista nas zachęca do tego, by powierzać Panu swoje drogi. On wszystko dobrze uczyni. Biblia mówi w ogóle o tym, że jeśli coś planujemy, gdzieś chcemy się udać, by to wszystko powierzać Bogu, ale, ale niekoniecznie tak jest. I chcę powiedzieć, bo to jest też taka moja perspektywa, gdzie no, jakby zapominamy w tym całym zabieganiu, w całych swoich troskach, yy, ale też w takim poczuciu, że jestem w stanie pewne rzeczy rozwiązać. Myślę, że zdarza nam się zapominać o tym, by pewne rzeczy powierzać Bogu, by z tym, co jest teraz, by zwracać się też do Boga, bo to jest też pytanie o zaufanie, o to, by to Bóg był tym, który daje rozwiązanie. Można powiedzieć, by to wola Boża się działa, a nie by było to tylko i wyłącznie przedstawienie: Panie Boże, jest tak i tak, moje rozwiązanie jest takie i takie. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś. Spotkamy się następnym razem, kiedy z inną sprawą przyjdę Ci odwiedzić. Myślę, że Mojżesz uczy nas tego, co tak jak powiedziałem, jest pewną tabliczką mnożenia. Różnica jest tylko taka, że kiedy dzieci uczą się tabliczki mnożenia, tam w klasach 1, 2, 3 to jest ciągle jakoś wałkowane, no to właśnie to jest tak, że to jest ciągle wałkowane. Jest zawsze jakiś taki nauczyciel, który przepytuje, który wypytuje. Rodzice pomagają, no i to dziecko wychodząc z tej trzeciej klasy, lepiej lub gorzej, ale tę tabliczkę mnożenia już zna. Można powiedzieć, że w tych podstawach życia duchowego my jesteśmy wolni. Nikt nas nie obliguje, nikt nas nie ściga za to, czy będziemy Bogu powierzać te sprawy, czy nie, czy będziemy szczerzy przed Nim, czy nie. To jest kwestia naszej odpowiedzialności, ale też naszego przywileju, który mamy, bo to nie jest jakiś obowiązek to jest przywilej, który człowiek ma i z którego może korzystać. I tym trzecim elementem, który chciałbym jakoś dołączyć do, do tych podstaw, chociaż ja nie chcę, żebyśmy myśleli o tym, że to jest jakiś schemat, który się rodzi. Po prostu, kiedy idziemy z Mojżeszem, to gdzieś po prostu w jego życiu, <laughs> przepraszam, te elementy się pojawiają. Kolejnym elementem jest święto. Tydzień temu mówiłem o świętowaniu, o przywileju. Jakim jest to dla Mojżesza, dla narodu izraelskiego? I chyba tak jest. I warto też o tym pamiętać, że, że czas świąteczny to jest czas też takiego budowania relacji z Bogiem to jest coś, co Bóg daje. To nie jest tylko i wyłącznie czas takiego przypominania sobie pewnych rzeczy, ale to jest, ja powiem, też takiego czas życia w tym, co Bóg dla nas uczynił, tak jak to było święto Paschy, które co roku będzie jakby wprowadzaniem naród izraelski w ten sam moment, by przypomnieć sobie pewne rzeczy, ale jest też drugi wymiar życia duchowego, który daje święto i o którym warto pamiętać to jest społeczność. Społeczność, która bywa bardzo różna. Naród izraelski to były dzieci, to byli nastolatkowie. To były osoby dorosłe, kobiety, mężczyźni, starcy, ludzie chorzy, ludzie zdrowi. To jest społeczność. I święto jest też jakby przypomnieniem, że jest się częścią tej społeczności. Święto jest też świętem jakby, dlatego, by budować się wspólnie. I kiedy myślimy o naszych chrześcijańskich świętach, to warto też o tym pamiętać, że jesteśmy częścią społeczności, w której jesteśmy że to nie jest tylko i wyłącznie szukanie zawsze idealnej społeczności albo doprowadzenia do takiej sytuacji, która też się już zdarza. To znaczy takiego poczucia, że ja jestem chrześcijaninem, jestem wierzącym w związku z tym, że ta wspólnota, ta wspólnota, ta wspólnota nie jest doskonała, a jako że ja jestem doskonały to ja będę tylko gościem wtedy kiedy będzie wydawało mi się że to jest dobre dla mnie można powiedzieć taki chrześcijanin bez y, społeczności y, to jest zafałszowanie tego czym jest prawdziwa społeczność ale też czym jest odpowiedzialność i myślę że to są te trzy elementy które gdzieś widzimy szczerość przed Bogiem y, to jest powierzanie tego, co jest w moim życiu Bogu i święto. O, dobrze, pogotowie przejechało, mogłem sobie odprząsnąć. Kolejny element, który pojawia się w tej perspektywie życia duchowego Mojżesza, to jest pieśń. Ja zwróciłem uwagę na pieśń z tej perspektywy radości, bo to jest pamiętamy, po przejściu przez Morze Czerwone, taki moment, kiedy. Nieważne, co było, nieważne, co będzie, możemy zatrzymać się i radować się z tego, co w danej chwili dał nam Bóg. Ale to jest w formie pieśni. Pieśni, która miała pewnie swoją melodię, której my dzisiaj nie znamy, ale pieśni, której treść dzisiaj możemy poznawać. I to jest też zachęcenie do tego, by odpowiednio z pieśni korzystać, by poznawać pieśni by utrwalać je w swojej pamięci, bo pieśni mają pewną moc, z której możemy korzystać wtedy, kiedy na przykład nie mamy przy sobie pisma, nie mamy przy sobie śpiewnika, nie mamy przy sobie modlitewnika, jesteśmy gdzieś i myślę, że wielu z nas ma tak, że gdzieś tam czasami jadąc sobie samochodem, idąc, gdzieś pewne pieśni po naszej głowie krążą, powtarzamy sobie słowa. Śpiewamy być może też półgłosem czy głośno, to zależy, jak chcemy. Bo tak myślę, że żyjemy troszeczkę w takim czasie, gdzie ja już nie mówię tutaj o perspektywie religijnej, ale w ogóle żyjemy trochę w czasie, w którym pieśń jest czymś, co dopiero chyba powoli znowu zaczyna jakby wracać. Tak? Bo był taki czas, gdzie no, śpiewanie to było coś no absolutnie. Obciachowego. No, no, jak ktoś śpiewa w szkole, no nie daj Boże, żeby zaśpiewał, myślę, że powoli gdzieś może to wraca, bo pieśń jest niesamowitym bogactwem. I pieśń również w życiu duchowym wnosi niesamowite bogactwo. I nie chodzi tu tylko o melodię, ale o treść, którą dana pieśń niesie. Jesteśmy w czasie pasyjnym i jest wiele pieśni, które przecież w tym czasie pasyjnym wnoszą niesamowitą treść teologiczną, poznanie teologiczne, które mamy. Czasami pewne pieśni odkrywamy na przykład w innych aranżacjach. Naraz okazuje się, że... Boże, przecież ja tę pieśń znam, tylko <coughs> Przepraszam. zaśpiewana troszeczkę inaczej, naraz okazuje się, że inaczej na nas działa. Pieśń ma również miejsce w życiu Mojżesza i myślę, że to nie jest jedyny moment, kiedy Mojżesz z pieśni będzie korzystał. Dla luta na przykład, pieśń była czymś niemalże terapeutycznym. Kiedy wiele rzeczy się waliło, kiedy pojawiały się olbrzymie problemy, łapał za instrument, śpiewał, grał i to dawało mu pewne takie ukojenie, ale też, ja bym powiedział, przywracanie ducha do takiego stanu, w którym może dalej prowadzić. I to jest kolejny element takiej duchowości, którą zaczynamy u Mojżesza dostrzegać. Kolejny to już jest jakby wyjście trochę poza siebie. Wszystko to, co powiedziałem, ma gdzieś jednak charakter takiego budowania siebie i duchowości, która, która jest dla mnie. W sensie też takim, że nie tylko mnie buduje, ale jakby jest zamknięta we mnie. Ktoś może powiedzieć, no przecież jest święto, społeczność tak, ale to wszystko jest jakby w perspektywie tego, co święto mi daje, co pieśń mi daje. Ale duchowość, życie z Bogiem, to nie jest tylko i wyłącznie życie dla siebie. To jest też dostrzeganie potrzeb, trosk, upadków yy, takich czy innych. Sytuacji w życiu drugiego człowieka. I Mojżesz myślę, że nie tylko dlatego, że był przywódcą Izraela, miał w swoim sercu, w swojej modlitwie również całego Izraela. To nie jest tylko i wyłącznie troska, y, którą widzimy u Mojżesza, czyli jak zorganizować sądownictwo, y, jak pewnie rozbić namioty, jak zorganizować życie, jak wprowadzać, egzekwować prawo. Ale również troska w modlitwie o naród, który Bóg mu powierzył. Jak wiemy, naród izraelski niekoniecznie, jakby to powiedzieć tak łagodnie niekoniecznie był taki lekki i najlżejszym dla Mojżesza. Wiele razy dochodziło do takich sytuacji, gdzie można by powiedzieć: Mojżesz mógłby spokojnie obmyć dłonie, powiedzieć, nie chcę z Wami nic, mieć więcej do czynienia, odejść i powiedzieć, Panie Boże, jestem dla Ciebie, ale z tym narodem to ja już nie chcę nic mieć do czynienia. W sytuacjach trudnych możesz potrafił inaczej. Jest taka sytuacja, której opis mamy w 32 rozdziale to jest po wtedy, gdy, gdy mamy cały opis związany ze Złotym Cielcem, <laughs> gdy Bóg pałan niesamowitym gniewem Wręcz ma pomysł, by zetrzeć naród izraelski z ziemi i z Mojżesza uczynić wielki naród, no co jest, ja bym powiedział, niesamowitą pokusą. Słuchaj, nie oni, ale ty będziesz tym, który teraz będzie początkiem wielkiego narodu. No, fantastyczna pokusa, która w przypadku Mojżesza zostaje pokonana. Lecz Mojżesz łagodził gniew pana boga swego i mówił. Dlaczegoż Panie płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? <laughs> Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela sługi twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: rozmnożą potomstwo wasze, jak gwiazdy niebieskie, i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwo waszemu i posiądą ją na wieki. I użalił się pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Mojżesz troszczył się o ten naród, miał go w swojej modlitwie. To nie jest tylko i wyłącznie modlitwa o siebie. W tym wypadku można by powiedzieć, że to jest wręcz bój modlitewny, bo to jest no, niemalże pokazanie Bogu, wytykanie Boże, no, zobacz, co ty chcesz uczynić w zasadzie. No ty chcesz uczynić zło. To jest no, niesamowicie wręcz sprzeciwianie się Bogu, <laughs> A jednak Mojżesz czuł, że to jest chwila jego odpowiedzialności za naród, który Bóg mu powierzył nie w tej perspektywie, czy będzie jedzenia pod dostatkiem, wody pod dostatkiem, czy będą mniej lub bardziej wygodnie spali, ale tak naprawdę, czy w ogóle będą. Myślę też, że z wiele innych sytuacji, było wiele innych sytuacji, w których Mojżesz modlił się do Boga o drobniejsze sprawy, i myślę, że to jest też takie wskazanie, bo przecież my nieraz jesteśmy zachęcani, nieraz jesteśmy proszeni. Jest taka i taka sytuacja, ktoś ma taki, a nie inny problem. Zdarzyło się to czy tamto w takiej czy innej rodzinie. Budujemy to czy tamto. Chcemy odbudować to czy tamto. To wszystko są tematy nie tylko, by dzielić się z Bogiem, ale to są też tematy do boju modlitewnego, do pewnej wytrwałości w modlitwie nie tylko po to by je wziąć, odhaczyć, o to się pomodliłem dobra to już odkładam kartkę ale bój modlitewny to jest również wytrwałość do momentu w którym Bóg daje odpowiedź może to być odpowiedź moja wola będzie się działa ale może to być też odpowiedź w której zobaczymy jak Bóg zmienia coś co dla nas wydawało się Niepojęte, niemożliwe, nie do zrobienia. I to jest ten kolejny element, w którym widzimy już, że duchowość Mojżesza to nie tylko budowanie siebie, ale też troska o innych. Jednak tym, co dla mnie jest niesamowite w życiu duchowym Mojżesza, to jest to, że widać bardzo wyraźnie, że ta duchowość wzrasta. Że nie jest to tylko i wyłącznie też zadowalanie się. Pewnym stanem ducha, który jest, pewną duchowością, którą się osiągnęło, ale to jest chęć, by było więcej. Ja bym wręcz powiedział, Mojżesz chce dojść ze swoją duchowością niemalże do granicy. Pamiętamy, że kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem, jego oblicze będzie jaśniało, będzie wręcz zmieniało go fizycznie, bo taka też jest chyba. Obecność Boża no, po prostu zmienia człowieka. Jest taki fragment w 33 rozdziale, w którym Mojżesz również zwraca się o naród, o To to, by, by Bóg był, by Boża obecność była blisko narodu izraelskiego. Ja przeczytam jeszcze raz ten fragment. Natomiast proszę zwrócić uwagę. Że będzie to nie tylko w tym momencie już też wstawianie się za narodem, ale pojawia się tutaj niesamowita prośba Mojżesza. I rzekł Mojżesz do Pana, oto ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo pośleż ze mną, chociaż powiedziałeś, znam cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też, jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród, odpowiedział Pan. Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie, rzekł do niego Mojżesz. Jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem możemy poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud Twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza: Także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w moich oczach i znam Cię po imieniu. I rzekł Mojżesz: Pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. Odpowiedział Pan: Sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą. Ja głoszę imię Pan przed Tobą. I zmiłuję się, nad kim się zmiłuję. I zlituję się, nad kim się zlituję. To jest niesamowite, jakby też modlitwa Mojżesza ciągle o więcej. Niezadowalanie się tym, że Bóg obieca jedno, ale jeśli to, to spełni jeszcze to. <laughs> Można powiedzieć, <laughs> Mojżesz no, zachowuje się trochę jak taki sportowiec, który no, wie, jaka jest granica, na przykład, jaki, ile wynosi rekord świata. Ale to wcale nie znaczy, że to jest granica możliwości człowieka. Yy, ostatnio, ja nie pamiętam, jak się ten francuski tyczkarz próbował pobić rekord świata bubki, tak? W skoku o tyczce. Bo on wie, ile to wynosi. No, ale tam mu niewiele zabrakło, bo okazało się, że można więcej. Yy, mamy rekordy świata, które trwają wiele lat, ale w skoku w dal chyba też tak było, że chyba przez 20 lat ten rekord jakoś tam był, bo wcześniej był w Meksyku, pobity nie wiem gdzie później. No, ale się okazuje, że Ktoś mówi więcej, bo sportowcy czują, że przed nimi jest wyzwanie. Tak? Oni nie zadowalają się tym, że chcę tylko i wyłącznie tyle. Chcę więcej. I Mojżesz chce więcej dla narodu, ale chce też więcej dla siebie. Pokaż mi całą chwałę Twoją, pokaż mi całe dostojeństwo Twoje. To jest no, żądanie, czy prośba no, niesamowicie. W sensie takim, no, chcę Boże poznać Ciebie, no Niemalże takim, jakim Ty jesteś. To jest chęć już tu na Ziemi, by stanąć z Bogiem twarzą w twarz, by poznać zamysły Boże. To już nie jest tylko powiedz mi, jaka jest Twoja wola podaj mi zamysły Twoje, chcę poznać zamysły Twoje. I Bóg nie powie Mojżeszowi: Przesadzasz człowieku. Nie, Bóg powie tylko, jaka jest granica. Moja chwała i dostojeństwo przejdzie przed tobą. Postawię cię w rozpadlinie skalnej, osłoniecie dłonią, gdy będę przechodził, bo nie możesz oglądać oblicza mego i pozostać przy życiu. Żaden człowiek nie może. Zobaczysz moje plecy. Można powiedzieć, te plecy Boga są pokazaniem granicy. Ale Mojżesz widział plecy Boga. Ale widział nie dlatego, że Bóg mówi: słuchaj, Mojżesz, chodź no tu. Wiesz co, jest taka sprawa, będziemy wyruszać. Fajnie by było, żebyś zobaczył moje plecy, żebyś wiedział, za kim idziesz. Nie. To jest wynik prośby Mojżesza I to jest niesamowity przywilej, który Mojżesz w tym życiu otrzymał. I myślę, że to wszystko sprawiło, że kiedy dojdzie do bardzo trudnej rozmowy dla Mojżesza, albo inaczej, kiedy dojdzie do. Takiego bardzo trudnego oznajmienia Mojżeszowi czegoś, a mianowicie tego, że oto jego dni dobiegają końca. I że może popatrzeć na Ziemię Obiecaną, ale on do tej Ziemi nie wejdzie. To w Mojżeszu nie ma buntu, w Mojżeszu nie ma jakiegoś zadry na zasadzie Boże, no to 40 lat męki, męczarni, prowadzenia narodu, i oto teraz, kiedy już. Trzeba tylko przejść na drugą stronę, ty mówisz, nie? Mojżesz nawet nie mówi, Boże, spraw, bym mógł złożyć moje kości do ziemi obiecanej. Mojżesz odchodzi w pokoju, ale to jest pokój, który nie wyrasta tylko i wyłącznie z poczucia wykonanej misji. Bo myślę, że gdzieś czuję, że, że jest częścią pewnego zawalenia, które dotyczy całego narodu. Bo jak wiemy, Ci, którzy wyszli z Egiptu, z wyjątkiem nielicznych, nie weszli do Ziemi Obiecanej. Mojżesz czuje, że jest częścią tego narodu, który w ten sposób ponosi też karę. Tak jak wspólnie świętowali, tak wspólnie pozostaną w tej Ziemi Pustynnej. To taki, myślę, że takie niesamowite poczucie, tak sobie też myślę, że które miał Bonhefer. Kiedy mógł pozostać w Ameryce. Kiedy widząc terror, który się rozpętuje w Niemczech, kiedy widząc no, całe zło, nazwane przez niego po imieniu, które jest w Niemczech, kiedy był w Stanach Zjednoczonych, mógł spokojnie prowadzić karierę akademicką, pisać książki, wykłady, odprawiać nabożeństwa, modlić się za naród niemiecki, by ta katastrofa go nie zmiotła z ziemi, ale mówi nie, ja muszę wrócić, bo jestem częścią tego narodu. Ja muszę wraz z nimi przeżywać to, Czego oni doświadczają. Jak wiemy, 9 kwietnia, także można powiedzieć, wczoraj mieliśmy rocznicę, już niemalże działa było słychać, a jednak wyrok wykonano. I to jest, myślę, że poczucie, które miał Mojżesz, odchodził w pokoju. Można powiedzieć, być może zostało mu oszczędzone takie czy inne choroby, Człowiek umiera różnie w sensie fizycznym, ale myślę, że Mojżesz odchodził w pokoju, w pokoju ducha. Odchodził właśnie dlatego, że to całe życie, ta cała droga począwszy od gorącego krzewu, to była droga budowania się w Bożym poznaniu. To nie jest tylko i wyłącznie wypełnianie zadania. To jest poczucie, że moje życie należy do Boga i muszę... O swoje życie duchowe dbać tak samo mocno, jako sprawę, którą Bóg powierzył mi w moje ręce. Bo jeśli życie duchowe upadnie, to na pewno nie jestem w stanie podołać sprawie i zadaniu, do którego wyznaczył mnie Bóg. I drodzy, tym kończymy nasze wykłady. Ja dziękuję. Za to, że mogłem tutaj z wami przez te cztery tygodnie być. Tak sobie pomyślałem na koniec nie wiem, czy to dotrze może do tych, którzy decydują. Nasze wykłady jakby troszeczkę współgrały z tegorocznym konkursem Sola Scriptura, który też był poświęcony życiu Mojżesza. I tak pomyślałem, że może dobrze by było, żeby częścią tego konkursu był konkurs nie tylko dla dzieci rysunkowe, dla dzieci 1-3. Później dla szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej. A może dobrze by było, gdyby dla dorosłych był konkurs. Żebyśmy my się też zmierzyli, na przykład wtedy z księgami biblijnymi, które w danym roku będą studiowane. Mogłoby być to, myślę, takie ciekawe i zachęcające dla parafian, gdybyśmy wspólnie, razem mogli sobie studiować daną księgę, zastanawiać się, a później napisać sobie etap parafialny, diecezjalny i ogólnopolski. Kto wie, zachęcam tutaj wszystkich tych, którzy mają jakiś wpływ na to, żeby może coś takiego zaproponować. Jeszcze raz dziękuję i życzę dużo, dużo Bożego Błogosławieństwa na czas pasyjny.